Cześć, nazywam się Kamil Bartosiński, jestem z firmy e-Łowy. Jesteśmy w tej chwili na targach w Sosnowcu, na targach łowiectwa i strzelectwa. Dzisiaj przywieźliśmy dla Was nowe produkty, dużo nowości. Do zaoferowania mamy amunicję bezołowiową marki Saks. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tej amunicji na Polskę. Jeśli chodzi o zalety tej amunicji, jest to amunicja w pełni bezołowiowa, wykonana z miedzi tak naprawdę. Każdy z tych pocisków jest robiony na obrabiarce CNC, co gwarantuje bardzo wysoką precyzję, a przy tym jest ta amunicja naprawdę, naprawdę skuteczna. Każdy z naboi jest elaborowany na prochu RS, co powoduje również bardzo dużą precyzję, jeśli chodzi o wykonanie i o strzelanie, czy to na strzelnicy, czy też w polu. Naszą kolejną nowością w ofercie Łowy jest bielizna marki Sfala. Jest to bielizna stretch mesh, wykonana z takich malutkiej, cieniutkiej siateczki, ale ta bielizna znakomicie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała, a przy tym ma znakomite właściwości termoizolacyjne, ponieważ jest to zasada troszeczkę działania termosu. Ciepłe powietrze zbiera się w porach tej siatki, przez co daje komfort cieplny. Komfort cieplny jest to bardzo ważne, szczególnie przy aktywnym polowaniu. Jeżeli potrzebujemy troszkę więcej ciepła, to również mamy w ofercie bieliznę wykonaną z włókna merynosa, z wełny merynosa, która jest naprawdę ciepła. Wtedy ubieramy się warstwowo, czyli zakładamy pierwszą warstwę stretch mesh, a kolejną warstwę właśnie wykonaną z wełny merynosa, co gwarantuje naprawdę duży komfort cieplny, nawet w najniższych temperaturach. Bielizna jest w pełni produkowana w Finlandii ręcznie, ma dożywotnią gwarancję, także jest to znakomita propozycja dla polskich myśliwych. Naszą kolejną nowością w ofercie Łowy jest rodzina celowników i nasadek termo- i noktowizyjnych marki Elektrooptik. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tego typu produktów w Polsce. W naszej ofercie jest celownik noktowizyjny, jest to generacja cyfrowa tak zwana. Działa w dzień i w nocy. Zaletą tego rodzaju produktów jest przede wszystkim wysoka niezawodność, ale też stosunkowo przystępna cena. Cena tego urządzenia to jest 7,5 tysiąca złotych, czyli to jest naprawdę coś dobrego. Kolejna w ofercie nasadek termowizyjnych jest to urządzenie Strix F. To urządzenie cechuje wysoka niezawodność, bardzo duża precyzja. Thermal core, który jest umieszczony w środku, jest wykonany w tak zwanej technologii shutterless, co powoduje, że podczas śledzenia celu, podczas obserwacji terenu nie następuje zamrożenie, zatrzymanie obrazu, co jest szczególnie ważne w sytuacjach łowieckich, kiedy dbamy o ten precyzyjny strzał. W przypadku urządzeń, które są wyposażone w thermal core wykonany w technologii shutter, taki obraz może zostać zatrzymany, co powoduje po prostu pudło. Jeśli chodzi o kolejne cechy tego urządzenia, jest ono wyposażone tutaj dodatkowo w taki adapter firmy Rusan, który bardzo precyzyjnie umieszcza tą nasadkę na obiektywie lunety, co powoduje i gwarantuje dużą precyzję, jeśli chodzi o strzał. Kolejne w rodzinie sprzętów termowizyjnych jest urządzenie Legat Light. To jest już celownik termowizyjny. To konkretne urządzenie, które tutaj widzimy, ma światło 54. Jest wyposażone w zewnętrzny powerbank. Na tym powerbanku to urządzenie może pracować do 6 godzin. Jeśli chodzi o zakres detekcji tego urządzenia, to jest do 1800 metrów. Jeśli chodzi o walory strzeleckie, bo to niektórzy zarzucają brak precyzji, naprawdę to urządzenie trzyma skupienie nie gorzej niż najlepsza luneta, co powoduje, że tak naprawdę jeśli strzelec spudłuje, to tylko na własne życzenie. Jeśli chodzi o to, co mamy jeszcze do zaoferowania, to jest nowość w rodzinie Elektrooptik. To jest urządzenie Strix Pro, jest to urządzenie obserwacyjne. Ono z kolei jest wykonane w technologii shutter. Dlaczego shutter? Dlatego, że przy samym urządzeniu obserwacyjnym tutaj to zamrożenie obrazu nie powoduje jakichś dużych problemów pudła, mówiąc wprost. Thermal core, który jest umieszczony w środku, jest to najbardziej zaawansowana technologia na świecie. Wykrywa cele do 1800 metrów, nawet ze światłem 40. Daje bardzo dobry kontrast obserwowanego obiektu, co powoduje, że obraz jest ostry.
Coś ciekawszego to jest urządzenie, które łączy w sobie cechy termo i noctowizji. W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać sobie opcję termo, gdzie aktywnie wyszukuje cele. Natomiast jeśli chce zobaczyć, dobrze ocenić obiekt, może się przełączyć w tryb noctowizyjny, co znakomicie się sprawdza na przykład przy obserwacji zwierzyny płowej, gdzie w termowizji no nie do końca wieniec byka jest widoczny w urządzeniu termowizyjnym w nocy. Do zaoferowania mamy również celownik noctowizyjny generacji 2+. Jest to urządzenie, które może pracować w trybie dziennym lub w trybie nocnym. W trybie dziennym pracuje jak zwykła luneta, czyli przekazuje obraz optyczny poprzez układ soczewek z obiektywu do okularu. Natomiast w nocy przełączamy go na tryb nocto, wówczas obserwacje można prowadzić w trybie noctowizyjnym. Kolejną nowością w sklepie Łowy są montaże do broni marki Osuma. Jest to fińska marka wchodząca na rynek polski, ale już od wielu, wielu lat znana na rynku fińskim. Znana i ceniona. W rodzinie Osumy są montaże dedykowane, cała rodzina montaży dedykowanych do blazera. Mamy montaże do blazera do różnych szyn, do Zeissa, do Swarovskiego, jak również do lunet na standardową obejmę różnych rozmiarów. Jeśli chodzi o ciekawostki, to Osuma robi montaże na przykład dedykowane do Tiki, ale z górą, stopem montażu właśnie do blazera, co powoduje, że odpinanie i zakładanie lunety z powrotem jest bardzo precyzyjne, czego montaż standardowy Tiki czy Sako nie gwarantuje. Fajną propozycją w ofercie Osumy są takie rozszerzane nakładki na spust. To jest dedykowane szczególnie dla tych wszystkich, którzy w swojej broni nie mają przyspiesznika. Jak to działa? To jest proste urządzenie. To urządzenie działa w ten sposób, że siła nacisku poprzez tą szerszą nasadkę rozkłada się na większą część kciuka czy palca wskazującego, którym ściągamy spust. Wówczas powstaje wrażenie, że ten spust jest miększy niż w rzeczywistości on jest. Także zresztą to jest przyczyną właśnie wielu pudeł. Twardy spust w broni bez przyspiesznika. To jest recepta tak naprawdę i rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy szukają jakiegoś tańszej propozycji, jeśli chodzi o zmiękczenie spustu, a niekoniecznie montażu standardowego przyspiesznika w broni. Kolejną nowością w ofercie Łowy są narzędzia i przybory do czyszczenia Rilavit. Jesteśmy dystrybutorem tych produktów na rynku polskim. W ofercie są przede wszystkim sznury do czyszczenia, jak również różne narzędzia do maintenance'u różnego rodzaju broni. W ofercie Rilavit znajdują się akcesoria do czyszczenia AR-15, AK-47, jak również platform takich jak Colt 911. Tak naprawdę każdy miłośnik strzelectwa czy łowiectwa znajdzie w ofercie Rilavit coś właśnie dla siebie. Można jeszcze powiedzieć tutaj, dodać tak naprawdę, że te produkty są naprawdę w bardzo przystępnych cenach. Zapraszamy na naszą stronę internetową ełowy.pl, żeby zapoznać się z ofertą Rilavit, bądź jeszcze na targi Silesia Expo w Sosnowcu, na których się znajdujemy.